Pobyt świątyni, a powoli się chyba już kończy, przynajmniej na razie. Idziemy do świata szóstego. Cztery sigile, jedna gwiazdka. Dawno temu ukształtowałem tę ziemię w zgodzie z ukrytymi słowami. Tam, gdzie kiedyś był tylko chaos, wszystko ma teraz swoje znaczenie. Wiedz o tym i miej wiarę. Elohim nas przywitał. A jak zawsze na początku świata mamy rozmowę. No nie zawsze rozmowę, ale zawsze uaktywniamy termin, ale tym razem na szczęście nie ma rozmowy, więc pójdzie szybko. No, zamykamy. No idziemy. Tam coś jest. Jakiś QR. Kod. Zerknijmy. Czyli od prawej. Pewnie gdzieś tu może jakieś wiadro z farbą jest, ale nie chce mi się za bardzo go szukać. Pokaż się. O. O, jedne drzwi za daleko. No dobrze. Do użycia sześcian i pryzmat, przekaźnik, czy jak to tam. Tam coś jest, ale za płotem. A tu mamy dostępne. Tam następny jest dostępny. Dobrze. Zakłócacz. Nie wiem, czy wziąć. Zakłóćmy i zobaczmy. Ten jest mniej groźny. Dobra. Widać stąd? Czy nie widać? Widać, ale nie wiadomo, czy będzie działał. Jest w zasięgu, ale... O, otworzył się, fajnie. Tu mamy sigil, ale musimy sobie z nim poradzić. Jak stąd weźmiemy zakłócacz, to tam nie wejdziemy. Tu zrobiliśmy to trochę. Okej. Będzie go widać, dobra. Ciach. Cwaniaczek. No dobra. A, tu mamy sześć. Zaraz cię załatwimy. Oj, niedobry czy niedobry. O! Thank you.
No. To już chyba. Jesteśmy u celu. Sigil. Czerwone. L czy też J. Jest nasz. Jak widać, można przejść to inaczej. Tym sposobem staliśmy się właścicielem kolejnego, już trzeciego czerwonego sigla. Tu nam się otworzyła bramka, to idziemy na skróty. No i do następnego filmiku.